Zelandia została zaatakowana według władz tego kraju, dlatego że reprezentuje różnorodność. Ten brutalny atak jest atakiem przede wszystkim na wielogłos i na różnorodność. Jest atakiem na demokrację. Muzułmanie, imigranci i przyzwyczajeni i pederaści jako symbol wolności. Nieważne gdzie, nieważne kiedy, ważne, żeby tego sztandaru wymachiwać wysoko i wyraźnie. Pan Andrzej Duda, który dobrze wie i pojmuje. Całkowicie zwasalizowane wobec interesów żydowstwa, a to z Nowego Jorku, a to żeby z Jerozolimy, pamiętały, że walka z antysemityzmem jest najwyższym dla nich i najważniejszym prawem. Tu światowa rewolucja, w Nowej Zelandii mamy do czynienia z reakcją światowej rewolucji. To światowo, to mówi do nas światowo, to mówi narod, to mówi teraz Komintern. W Nowej Zelandii mówi do nas Komintern. To Włodzimierz Lenin, w Nowej Zelandii mówi do nas. Proporcje, pan Biedroń. To Biedroń, koledzy Biedronia mówią, jest dobrze. Jest dobrze, front ideologiczny jest utrzymywany na odpowiednim poziomie. Ja martwię się oczywiście też o Polskę, bo Polska jako słaby podmiot, my jako naród słaby, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki, będziemy narażeni na różnego rodzaju prowokacje. A to zamachy bombowe w metrze warszawskim, które zostaną zrzucone na złych, paszywych i podłych szyitów, a to będziemy teraz, niedługo, będziemy świadkami aktów przemocy wobec osób tak zwanych z mniejszości seksualnej. Będziemy widzieli tutaj różnego rodzaju projekcje siły, aby
i Donald Tusk, i Andrzej Duda, i Biedron, i Kaczyński mogli wyrażać swoje opinie na temat tego, że trzeba walczyć z nienawiścią, z nietolerancją i trzeba walczyć ze złymi ludźmi, którzy chcą niszczyć pokój demokratycznego społeczeństwa. To jest bardzo ważne i dlatego proponuję już po raz kolejny, aby młodzież z ONR-u czy Młodzież Wszechpolska jednak powołała do życia taką Straż Obywatelską, która chroniłaby Jojna Danielsa i Jana Śpiewaka, i Lewa Fogelmana, żeby Młodzież Polska z ONR-u w ramach poczucia odpowiedzialności, żeby się nic nie stało Jojna Danielsowi, bo ten chytry grubasek tak tutaj chojrakuje, a ja wiele razy mówię mu, że ja się nie domartwię, bo chłopcy za mamy mogły stwierdzić, że w ich interesie na tym odcinku ideologicznym pokazania, że Polacy to są jednak parszywi, zbiedlęceni antysemici, zwierzęta i troglodyci, to ktoś może tutaj panu Danielsowi zrobić krzywdę, a my nie chcemy, żeby się panu Jojna Danielsowi na tym etapie stała się krzywda. Dlatego bardzo proszę przede wszystkim młodzież ONR-u i Młodzież Wszechpolskiej, żeby zgłosili się do Jojna Danielsa z takim obywatelską inicjatywą, z takim obywatelskim obowiązkiem, że my będziemy pana chronić bezpieczeństwo fizyczne, bo to jest w naszym interesie, żeby panu się krzywdę nie stało. Zacytuję Chateaubrianda, jeżeli chodzi o chęt, o zmienność, o ten kalejdoskop wydarzeń, bardzo szybko zapominamy, co się działo. Już zapomnieliśmy o Adamowiczu, już mamy właśnie Nową Zelandię, mamy, zaraz będziemy mieli innego rodzaju bardzo ciekawe tutaj wydarzenia w obszarze wizji. Chateaubriand, pamiętnik zagrobu. Wyczerpany kraj nic już nie rozumie i wszystko znosi. Policzyć można ludzi, którzy nie byliby w sprzeczności z samymi sobą. Rok po roku, miesiąc po miesiącu piszemy, mówimy i robimy coś, co jest dokładnym przeciwieństwem tego, co pisaliśmy i mówiliśmy i robiliśmy przedtem. Pytanie, jak ci dzisiejszymi publicystami, od Zybertowicza, a już nie mówiąc o Gadowskim, czy po braciach Karnowskich, czy tak Gazeta Polska, oni się gubią często, mówili, kurczę, no jak tu się znaleźć? I podziwiam ich elastyczność, podziwiam ich tą zdolność dostosowywania się. To jest niesamowite, no dobrze. Więc rok po roku, miesiąc po miesiącu piszemy, mówimy i robimy coś, co jest dokładnie przeciwieństwem tego, co pisaliśmy, mówiliśmy i robiliśmy przedtem. Tyle już razy okrywaliśmy się wstydem, że przestaliśmy się wstydzić. Sprzeczności nasze są tak liczne, że umykają z naszej pamięci.